Dzisiaj w Sejmie odbywa się debata nad ustawą, nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Gdyby to był zwykły traktat, nie byłoby nas tutaj, ponieważ nie protestowalibyśmy przeciwko temu, żeby Sejm ratyfikował traktat, który uznaje za korzystny dla Polski. Ale traktat lizboński nie jest zwyczajnym traktatem. Jest to traktat, na mocy którego Polska straci niepodległość. Dlatego, że istotą tego traktatu jest to, że Polska zostanie przyłączona wskutek jego ratyfikacji do nowego państwa pod nazwą Unia Europejska, jako część składowa tego państwa. Nigdy jeszcze część składowa żadnego państwa nie zachowała niepodległości. Część składowa każdego państwa podlega władzom tego państwa właśnie jako jego część składowa. I dlatego traktat lizboński, który mówi o tym, że Polska ma zostać przyłączona do nowego państwa pod nazwą Unia Europejska, oznacza likwidację niepodległości Polski. I dlatego tu jesteśmy, dlatego przyjechaliśmy tutaj również z różnych stron Polski, nie tyle może, żeby przekonać posłów, żeby tego nie robili, żeby niepodległości państwa polskiego nie likwidowali, co raczej dać świadectwo temu, że nie wszystkim Polakom sprawa niepodległości państwowej jest obojętna. Dla nas sprawa niepodległości państwowej obojętna nie jest i stąd nasza tutaj obecność. Proszę Państwa, wprawdzie artykuł 90 punkt 2 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska może przekazać uprawnienia władzy państwowej w niektórych sprawach, ale nie innemu państwu, tylko organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. Natomiast traktat lizboński oznacza przekazanie uprawnień suwerennych państwa innemu państwu, którego jeszcze nie ma, ale które będzie, które powstanie. Można zatem podważać w ogóle legalność ratyfikacji traktatu lizbońskiego z tego punktu widzenia. Mówię o tym dlatego, że zarówno pan prezydent, jak i pan premier, jak i wszyscy ministrowie jego rządu, jak i posłowie i senatorowie, obejmując swoje urzędy albo obejmując mandat, składali przysięgę bądź ślubowanie na wierność Konstytucji. Składali przysięgę, tak jak pan prezydent i pan premier, że będą bronić niepodległości państwa. Jeżeli traktat lizboński zostanie ratyfikowany, będzie to dowodem, że złamali te uroczyste przysięgi. Proszę Państwa, ale mają szansę, żeby do tego nie dopuścić. Bo zgodnie z tym artykułem 90 punkt 2 Konstytucji, do ratyfikacji takiego traktatu jak traktat lizboński, nawet Konstytucja wyróżnia go specjalnie, jest wymagana większość kwalifikowana 2/3 głosów parlamentarzystów, to znaczy posłów i senatorów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów. Z arytmetyki sejmowej wynika, że wystarczyłoby, żeby Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu w tej sprawie i już większości wymaganej do uchwalenia ustawy o ratyfikacji traktatu lizbońskiego by nie było. Niepodległość Polski zostałaby w ten sposób zachowana. Dzisiejszy dzień zatem jest testem wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, że zarówno pan prezydent Lech Kaczyński, jak i pan przewodniczący Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej, zarówno w 2005 roku, jak i ubiegłorocznej, zapewniali, że to właśnie oni bronią interesu narodowego. No dzisiaj będziemy mogli się przekonać, jak to wygląda naprawdę. Proszę Państwa, historia zatacza koło. W roku 1772 w Sejmie odbywała się podobna debata jak dzisiaj. Bardziej tragiczna może nawet debata niż dzisiaj, dlatego, że Sejm miał wtedy zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski. Zatwierdzenie pierwszego rozbioru Polski
ośmielało państwa zaborcze do kolejnych rozbiorów. Ośmielało je dlatego, że zyskiwały one pewność, że polski Sejm podpisze wszystko, co mu się podsunie do podpisania. I wtedy, w 1773 roku, poseł ziemi nowogródzkiej Tadeusz Rejn próbował zerwać Sejm, wykorzystać incie liberum veto i zerwać Sejm. Ale marszałek Adam Łodzia-Poniński, sławny jurgieltnik, puścił to mimo uszu, przeszedł nad tym do porządku dziennego i nad posłem Rejtanem po prostu przekroczył go fizycznie, przeskoczył go i Sejm doprowadził do tego, by Sejm traktat rozbiorowy zatwierdził. Otóż dzisiaj historia zatoczyła koło. Dzisiaj sprawdzimy, czy posłowie Sejmu obecnej kadencji, czy senatorowie z obecnej kadencji Senatu pójdą w ślady Tadeusza Rejtana, czy pójdą w ślady Adama Łodzi-Ponińskiego. Przypomnę to, jak historia już wkrótce Adama Łodzi-Ponińskiego osądziła. Został ogłoszony bezecnym i odebrano mu nazwisko, także nazywał się odtąd Adam Człowiek. Dziękuję bardzo. Thank you.